Kolejny piknik przygotowany przez Klub Seniora Radość Życia, który ma przede wszystkim promować zdrowy styl życia i tak jak w założeniu tego pikniku, żeby z kulturą, ze sportem między innymi iść w te seniorskie lata. Proszę Państwa, spotykamy się na pikniku prozdrowotnym. Dla Państwa dzisiaj przygotowaliśmy kilka rzeczy, które mają wpłynąć na poprawę naszego zdrowia, ale przede wszystkim chcemy, aby uświadamiać, jak ważne jest profilaktyka prozdrowotna, jak ważny jest sport, jak ważne są badania. Dzisiaj macie Państwo przygotowane konsultacje lekarskie, macie dzisiaj Państwo przygotowane również badania, jak chociażby poziomu cukru, czy też ciśnienia tętniczego. Będzie także pokaz pierwszej pomocy, także pokaz Nordic Walking, ale przede wszystkim na scenie dużo pięknej i wspaniałej muzyki w wykonaniu naszych lokalnych artystów. Nie będę przedłużał, życzę Państwu przede wszystkim dobrej zabawy i dziękuję bardzo serdecznie szefowej Klubu Seniora, panie Ryszardzie Grządziel, bo ona jest sprawczynią tego całego pozytywnego zamieszania. Miłego niedzielnego popołudnia Państwu życzę. Dziękuję. Bardzo proszę pana posła Mieczysława Kasprzaka, panie pośle. Szanowni Państwo, chciałbym pogratulować tutaj organizatorom, bo to jest potrzebne. Każda inicjatywa taka, która przypomina, daje możliwość zbadania się, dowiedzenia się czegoś. Nie zawsze ta wiedza jest taka, jakiej byśmy oczekiwali w środkach masowego przekazu czy w internecie. Bardzo ważną rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę i tu w Bieszczadach, czystych Bieszczadach jeszcze jest to ważne i istotne, to czyste powietrze. Zanieczyszczenie nasze środowiska dzisiaj akurat popadało, ale mogło być tak, straszą nas, że w przyszłym tygodniu pod 40 stopni ma być i to już coraz częściej się zdarza. Te zmiany klimatyczne, które zachodzą, naprawdę są bardzo niebezpieczne. Ja się akurat tym zajmuję. Prawie że zawodowo jestem wyczulony, w różnych konferencjach uczestniczę. Jeżeli nie zaczniemy wszyscy razem konsolidować się i działać przeciwko zmianom w klimacie, to nasze dzieci, nasze wnuki nie będą już żyły w takich warunkach jak my. Będą miały dramat, szanowni Państwo, to już widać. Kiedyś susza w rolnictwie, bo to najlepiej się sprawdza w rolnictwie, to była raz na 10, na 15 lat, później co 3 lata, a teraz suszę mamy co roku. To nie jest przypadek, Niszczymy środowisko, zanieczyszczamy środowisko. Dlatego wszystkie działania, które powinny być podejmowane w tej chwili, powinny być zdecydowane, radykalne i nie ma udawania, że się coś robi. Musimy tak działać, żeby przynajmniej Polska była tym inicjatorem zmian, powstrzymania zachodzących zmian w naszym klimacie. Życzę wszystkiego najlepszego. Dzisiaj miłej zabawy. Pogodę będziemy mieć wspaniałą. Państwo na pewno będziecie się tutaj dobrze bawić. Mamy zespoły, które się przygotowują już. Widziałem, z chęcią pooglądamy wszyscy chyba razem. Dziękuję bardzo, wszystkiego najlepszego. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Rzeczywiście zdrowy tryb życia to zdrowy styl życia i to jest coś, co w nas musi się, że tak powiem, urodzić i od początku życia być pielęgnowane. Zarówno rodzice powinni wdrażać zdrowy styl życia swoim dzieciom, i przez cały okres swojej i młodości wysiłek fizyczny przede wszystkim, zdrowe odżywianie, regularne badania. To jest coś, co zagwarantuje nam, że będziemy cieszyć się dobrym zdrowiem długo. I bardzo dobrze, że działania profilaktyczne, które są realizowane przez gminy, przez starostwa, przez województwo, są w naszym kraju na szczęście aktywowane na coraz wyższym poziomie, bo nie ukrywam, że profilaktyka zdrowotna to jest zdrowie, które gwarantuje, że wcześniej jesteśmy w stanie, regularnie się badając, wykryć groźne choroby, które czasami na początku wydają się groźne, ale na szczęście kończą się wyleczeniem całkowitym.
I tak musimy funkcjonować, żeby rzeczywiście taki region jak Bieszczady wykorzystywać do tego, korzystając z tego świeżego, zdrowego powietrza, korzystać z tego, gdzie mieszkamy, i cieszę się, że wjeżdżając rzeczywiście tutaj do Ustrzyk Dolnych, ta aktywność osób w różnym wieku, zarówno czy Nordic Walking, czy bieganie, wszelkiego rodzaju zajęcia fitness, zajęcia na basenie. Po prostu widać, że nasze społeczeństwo dba o to zdrowie, rusza się, korzysta z tych warunków, z tej infrastruktury sportowej, którą posiadamy w mieście. I bardzo, bardzo to wszystkich cieszy. Z tego, co pani mówi, to wnioskuję, że tak, no, ukształtowanie terenu mamy, świeże powietrze mamy, brakuje nam jeszcze tej właśnie takiej odwagi w sensie profilaktyki i tych badań, regularnych badań, żeby rzeczywiście wyeliminować później rozwój jakichkolwiek chorób, a te badania niekoniecznie, te podstawowe musimy wykonywać w jakichś większych ośrodkach medycznych, wystarczy tutaj w przychodni czy też w szpitalu. Nie wiem, czy dobrze myślę. Oczywiście my tutaj na szczęście mamy praktycznie całe zaplecze, jeśli chodzi o laboratorium, jeśli chodzi o podstawową diagnostykę, i zachęcam wszystkich Państwa do korzystania z tego, do korzystania przede wszystkim ze swoich praw, że możemy poprosić lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej o skierowania na te badania, że możemy prosić o skierowania do specjalistów. Ja tutaj się chciałam właśnie bardzo pochwalić, no bo przegonić zawał. Chciałam poinformować, że w Ustrzykach coraz lepiej funkcjonuje poradnia kardiologiczna. Zapraszam tutaj, pozdrawiam serdecznie lekarzy i personel z Ustrzyckiego Szpitala. Panią dr Beatkę Rożek, pana Pawła Gołębiowskiego, panie pielęgniarki, witam serdecznie. Zachęcam do regularnych badań. Zachęcam, żeby przede wszystkim nie wmawiać sobie i nie tłumaczyć się przed samym sobą, że jestem zmęczona, zapracowana, że nie mam czasu. Zdrowy styl życia to jest regularność. Nie da się ani naćwiczyć na zapas, ani najeść na zapas, więc trzeba systematycznie po prostu dbać o zdrowie. A taka impreza, w cudzysłowie, taki piknik jak dzisiejszy, temu sprzyja, bowiem stoiska lekarzy są tutaj wokół, można porozmawiać. Szanowni Państwo, jestem zaskoczona i serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia przez lekarzy. Pani kardiolog Dopart, lekarze z Uszczyckiego Szpitala, pani dyrektor ze Szpitala Uszczyckiego, pan Krzysztof Wnuk, chirurg, Jasła, nie przyjechał wprawdzie pan urolog, ale są pracownicy, którzy będą robić badania. Serdecznie zapraszam. Dzisiaj piknik poświęcony seniorom. Zdrowy tryb życia, zdrowe jedzonko, chodzenie, spacerki. To wszystko to, o czym mówił pan burmistrz, o czym mówiła pani dyrektor, to wszystko to. Chcemy jak najdłużej być aktywni, chcemy jak najdłużej dbać o siebie. Po prostu zależy nam bardzo na tym, aby nie być zależnym od najbliższych, żeby jak najdłużej sobie radzić. A więc zachęcam, bardzo serdecznie zachęcam. Robimy wiele rzeczy. Serdecznie zapraszamy do nas, do klubu. Życzę wspaniałej zabawy i oczywiście zaglądam w niebo. Myślę, że będzie wszystko dobrze. Jeszcze raz wspaniałej zabawy. Wszystkiego dobrego. Ja zachęcam bardzo do tego kontaktu ze służbą zdrowia, jakkolwiek on jest czasami trudniejszy, może i cięższy, bo to pozwala naprawdę potem spokojnie żyć i wam, i waszym rodzinom. Na koniec, żeby nie było tak źle, powiem tylko, że ta służba zdrowia idzie ku lepszemu. Zawały oczywiście występują, ale przy dobrej, przy takim zorganizowaniu życiowym. Lżej jeść, więcej się ruszać, starać się chudnąć, mierzyć ciśnienie, nie palić papierosów jak da radę, oby w ogóle nie palić. Nie powinno być tak źle. Dziękuję bardzo. Kadra medyczna i przedstawiciele Uszczyckiego Szpitala. Pani doktor Beata Rożek, specjalista kardiolog. Jakie badania możemy obecnie zrobić w Uszczyckim Szpitalu w pani przypadku? Na pewno badanie lekarskie, badanie EKG, badanie Holtera EKG. W planie w bardzo niedługiej przyszłości echo serca. Także podstawowa diagnostyka kardiologiczna, bo test wysiłkowy już robimy.
Czy mieszkańcy Ustrzyk mogą czuć się bezpieczni, że w Ustrzyckim Szpitalu przeprowadzą te podstawowe badania z zakresu kardiologii i zostaną ewentualnie skierowani gdzieś dalej do jednostki, która będzie leczyć specjalistycznie w tym zakresie? Na pewno tak, na pewno tak. To jest podstawowa diagnostyka kardiologiczna, taka sama jak w Ustrzykach Dolnych, w Krakowie, w Warszawie, więc spokojnie mogą czuć się bezpieczni. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan doktor Paweł Gołębiowski, lekarz z Ustrzyckiego Szpitala z Oddziału Chorób Wewnętrznych. Panie doktorze, jak pracuje się w Ustrzykach? Jest pan lekarzem przyjezdnym tutaj. Jak wygląda zespół lekarzy, którzy obecnie obsługują oddział? Dzień dobry, miło mi. Nasz zespół składa się z 3 lekarzy. Akurat pracuje nam się bardzo dobrze. Nie mam żadnych problemów, gdzie nie zadzwonię, czy mam jakiś problem, zawsze otrzymuję pomoc, czy nawet jakaś konsultacja z pozostałych oddziałów. Także naprawdę, jeżeli chodzi o atmosferę, to pracuje nam się tutaj bardzo dobrze. Czy jakieś plany rozwojowe dla oddziału, zwiększenie kadry? Staramy się zachęcić jak największą liczbę lekarzy, tych, których znamy, żeby tutaj do nas przyjeżdżali i wspomagali nas. Mamy nadzieję, że w przeciągu 2-3 miesięcy pojawi się kolejna osoba, bo aktualnie jest 4 lekarzy w oddziale chorób wewnętrznych. Mam nadzieję, że tak jak wspomniałem, pojawi się kolejna osoba, ale na razie staramy się leczyć tymi osobami, które mamy. Jak pan doktor ocenia współpracę ze średnim personelem, z personelem pielęgniarskim, pań oddziałowych? Muszę przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo w wielu miejscach różnie się pracuje, natomiast jeżeli chodzi tutaj o szpital w Ustrzykach, ta współpraca naprawdę bardzo dobrze się układa. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Bardzo dziękuję, życzę sukcesów, powodzenia. I o co chodzi? Puszczenie elementu, czyli pracujemy za biodro, proszę Państwa, za biodro, nie chodzimy, widzi Pani, kolega ma wbity kij między jedną nogą a drugą, tak najprościej po chłopsku. Wbijamy kij między prawą a lewą nogą, ten przedni. Z tyłu też tak po chłopsku, widzicie Państwo, wyprostowana ręka, puszczenie pętelki. I tak mniej więcej wygląda. Zaczynamy, przetaczamy od pięty zawsze, czyli pięta, palce. I wtedy to jest najbardziej, to jest obliczone, to jest wymyślone, to jest najbardziej mądry, właściwy dla naszego ciała ruch na kijach. Prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Czyli oprócz pracy nóg mamy pracę górnej części ciała, tak? Jeżeli Państwo chodzicie na asfalcie, co my odradzamy, lepiej chodzić, mamy piękne rejony gdzieś w górach, więc to jest końcówka widiowa. Jeszcze są takie nakładki gumowe, jak ktoś lubi asfalt i nie chce się przekonać do tego, żeby chodzić w naszej pięknej okolicy. Nakłada się, wtedy jest to cichsze i bezpieczniejsze. Niezależnie, czy Państwo chcecie się odchudzić, czy Państwo chcecie to zrobić dla zdrowia, czy dla rekreacji. Jest to obliczone, 45 minut to jest minimum i 3 razy w tygodniu. Wtedy jest to sensowne i na pewno efekty będą, niezależnie od tego, jak Państwo będziecie tego podchodzić. No to pokażmy jeszcze raz na zakończenie. No, zapraszam. Prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam. Korzystajmy z tego, że Ustrzyki są pięknie położone i mamy gdzie chodzić naprawdę. Tylko chodzić i starajmy się to robić prawidłowo. Dziękuję bardzo.